Dzień dobry, witam tu Jacek Bartosiak, Strategy and Future. I dzisiaj mamy wyjątkowego gościa, pan Grzegorz Zwoliński, człowiek, który jest nie tylko pasjonatem kosmosu, przedsiębiorcą i dużym nazwiskiem w Polsce, w Europie i w świecie, jeżeli chodzi o tematy kosmiczne, ale można powiedzieć, i mówię to z pełną premedytacją, że jest człowiekiem, który posiada 3 satelity kosmiczne, jako rozumiem jedyny w Polsce, które zostały wyprodukowane w całości w Polsce i no można powiedzieć są polskim produktem. Członek Rady Polskiej Agencji Kosmicznej, również Rady Naukowej Uniwersytetu Europejskiego, tak, Uniwersytetu Kosmicznego, można powiedzieć w skrócie. Wiele, wiele innych osiągnięć, tytułów, ale przede wszystkim ogromne sukcesy, jeżeli chodzi o New Space, czyli nową przedsiębiorczość, nowej ery kosmicznej, mini satelity, wielki sukces komercyjny. Witam, Grzegorzu. Witam serdecznie Ciebie, Jacku, i wszystkich słuchaczy. Od razu powiem, że mamy zamiar porozmawiać o polskiej konstelacji satelit na orbicie Ziemi i dlaczego jest potrzebna dlaczego nasz system jest potrzebny i dlaczego Polska potrzebuje, i postaramy się porozmawiać w szczegółach dzięki tutaj fachowej wiedzy mojego gościa, ale może zacznę jeszcze troszeczkę tak wprowadzająco, żebyśmy sobie powiedzieli, czym jest New Space, w jakim jesteśmy etapie eksploracji kosmosu i czerpania też zysków z przestrzeni kosmicznej. No to jest świetne pytanie. New Space to jest wielkie zagadnienie, tak? To jest przede wszystkim miniaturyzacja, która nastąpiła w kosmosie, tak? Te wszystkie, pamiętamy, jak kiedyś komputery były duże, jak komórki były duże, to wszystko się zaczęło miniaturyzować. Do kosmosu tak naprawdę zmiana technologiczna przyszła wraz z pojawieniem się Elona Muska w kosmosie, tak? Czyli to był jakoś rok 2012, kiedy cała ta przygoda nabierała tempa, jeżeli chodzi o rakiety Muska i wywożenie ładunków na orbitę, tak? To zelektryzowało bardzo dużo przedsiębiorców. Powstał standard tak naprawdę, w którym się ładuje małe satelity do rakiet i tak można powiedzieć, że na masową skalę został wykorzystany potencjał mniejszych firm, które dzięki New Space'owi, dzięki tej miniaturyzacji mogą dostać się w tańszy sposób na orbitę i dostarczać różnego rodzaju rozwiązania. Jeszcze dodam, bo to jest dobry moment, że Grzegorz Zwoliński ma firmę, która się nazywa Sat Revolution, jest aktywnym uczestnikiem New Space'a. Odnosi wielkie sukcesy na rynku światowym, jeśli można to powiedzieć, i w ten sposób. Jest bardzo dobrym przykładem, jak polska myśl techniczna, organizacyjna i biznesowa również może zdobywać salony świata, już nie mówiąc o niskich orbitach Ziemi, bo do tego to się sprowadza i należy to powiedzieć wyraźnie, bo te zasługi, zwłaszcza że w Polsce nie jest najłatwiej. O tym też może jeszcze porozmawiamy. Czyli tak, czyli nowa jakość transportowa oraz postęp technologiczny systemów obserwacyjnych, tak, systemów przekazu na Ziemię, to jest to, co jest kwintesencją, esencją też New Space'a. Ale jak to zmienia nasze życie? No to właściwie, bo zwykły śmiertelnik oglądający nasz program mówi, no dobra, no latają, no i co? Jak gdyby widzę na filmach o Jamesie Bondzie, że coś tam widzę, tak? Widzimy, jakieś czołgi jeżdżą, bo wojskowe systemy obserwacyjne, to jakiś tam KH-11 sławny, coś widzi. Ale generalnie, co ja mam z tego? Ja, Jan Kowalski, co ja mam z tego? O co chodzi w ogóle? Czy może, Grzegorzu, przybliżyć naszym słuchaczom, że kosmos jest bardzo blisko ich codziennego życia? Nie, no tutaj kosmos jest z nami w zasadzie każdego dnia, bo od produktów, które kupujemy w sklepie jakichś spożywczych, przez systemy bankowe i wyciąganie pieniędzy z bankomatów, po systemy nawigacji
wszystko jest oparte o systemy, które są w kosmosie, tak? Czyli satelity. Dlatego też powstał Space Force, żeby bronić tych systemów przed różnego rodzaju wrogami. To mówimy o Stanach, tak? Francja też już ma jakieś swoje siły kosmiczne. Nawet Polska ma już swojego jednego przedstawiciela w tym zakresie. Mam nadzieję, że będzie ten segment rozbudowywany. Mówimy o pełnomocniku ministra obrony narodowej do spraw przestrzeni kosmicznej. Tak, pana pułkownika Marcina Górki. Kosmos jest z nami każdego dnia. Pomaga nam w tym, żeby przeciwdziałać katastrofom, osunięciom Ziemi, tak? W Stanach na przykład wykorzystywane są systemy radarowe z kosmosu do monitorowania kopalń, dlatego żeby osunięcia się, można było przeciwdziałać osunięciom, czyli tak jak było takie zdarzenie, które było w 2016 roku w Polsce, które pochłonęło prawie miliard złotych w stratach, dzięki wykorzystaniu satelit mogłoby nie dojść do takich strat, jakie doszły w jednej z kopalni na terenie Polski, tak? A jeżeli chodzi o rolnictwo, no to rolnictwo każdego dnia wykorzystuje masę produktów jakiś albo do użyźniania gleby, albo do jakichś pestycydów. Używa masę wody, a duże gospodarstwa, świadomi rolnicy wykorzystują dane satelitarne do tego, żeby optymalizować cały ten proces i zarabiać na tym pieniądze większe, tak? Czyli więcej kasy z hektara, więcej oszczędności na produktach i dzięki temu albo my mamy tańsze, lepsze jedzenie, albo jest bardziej zadowolony rolnik. No, czyli postarajmy się może wymienić segmenty i sprawy, których dotyczy kosmos i systemy wyniesione w kosmos, które mają wpływ na Ziemię. No nie tylko wojskowe, James Bond, szpiedzy i obserwacyjne systemy, że widzimy, co Rosjanie robią z rakietami, Chińczycy czy nawet Amerykanie, wzajemnie się obserwując co do systemów balistycznych. Nie tylko zdolności wojskowe konwencjonalne, że prawda, namierzanie celów, post-damaging control, taki assessment, to wszystko co wojsko, ale również dotyczy to nawigacji na oceanie światowym, przewidywania pogody, zachmurzenia, stężenia tego, co jest w powietrzu, kontroli naszych miast i zachowań, różnych zjawisk atmosferycznych i klimatycznych, zjawisk przyrody, kontroli jakości lasów, upraw, pól, produktów rolniczych, tak? Zanieczyszczenia lub czystości powietrza i tak dalej. Naszego życia, funkcjonowania, GPS-ów, komunikacji w spektrum elektromagnetycznym, ale też no, komunikacji polegającej na tym, że na przykład uzyskujemy coś z zewnątrz, z kosmosu, tak? Potencjalnie może to są źródła energii w przyszłości, tak? Solarnej i inne rzeczy. Też wyczytałem, popraw mnie, jeśli się mylę, że można też niektóre rzeczy łatwiej i nawet taniej docelowo produkować w próżni lub w mikrograwitacji, tak? Bo nie ma idealnej próżni tak blisko Ziemi. I tak dalej, już nie mówiąc o surowcach kosmicznych, o księżycach, o pasie asteroid i tym wszystkim, co jest dalej. No i trudno sobie wyobrazić chyba funkcjonowanie codzienne, no, nawigacji systemów komunikacyjnych bez niskich orbit, tych nowoczesnych spraw związanych z tym. No i właśnie ty to robisz, tak? No bo te satelity wynosisz i te satelity, powiedz mi konkretniej nam wszystkim, czym się twoje satelity zajmują? Wisząc tam, i na jakiej wysokości są na przykład konkretnie, i jak wyglądają, jakie są duże, i dlaczego są polskie tylko, i czy to jest takie trudne, czy nietrudne. Porozmawiajmy konkretnie o tym na przykład. To jest bardzo trudno zrobić coś takiego. Jasne, że bardzo trudno jest zrobić satelity. Przekonałem się na tym na własnej skórze, aczkolwiek podszedłem do tego, co może być w tym trudnego, dlatego zacząłem ten cały proces. Nasze satelity, moje satelity na orbicie, mam dwa typy, tak? Jeden, który produkujemy dla klientów i tutaj są klienci typu Uniwersytet Grenoble, czy inni klienci AuroraSat, satelita, który został wymieniony teraz w takim periodyku w NASA
state of the art w podsumowaniu i podsumowaniu wszystkich firm w sektorze, których jest 12 na całym świecie. My jesteśmy jedną z tych 12 firm w tym sektorze. I nasze i druga część satelit, tak, czyli już te satelity, które są nakierowane na obserwacje, i to jest Światowid. I już od następnego roku prawie 14 satelit, które będą wylatywały już pod kontrakty rolnicze. My mamy klientów z Kanady, Stanów Zjednoczonych i potencjalnie pracujemy nad Australią, ale to jest dopiero początek developmentu. W piątek założyliśmy tam firmy. Także nasze satelity głównie na dzień dzisiejszy będą dostarczać zobrazowań dla klientów w sektorze rolniczym. Ale mamy nadzieję, że tacy klienci jak armatorzy statków, czyli procesy sztormowania statków, będą mogły być rozwiązywane też przez nasz system. Jest to skomplikowany proces do tego, żeby patrzeć, gdzie się zbliża sztorm i jak można najłatwiej obejść ten teren sztormowy, tak żeby statki mogły jak najszybciej i jak najmniej czasu tracić na unikanie sztormu. Tak? To jest to, co będziemy dewelopować w Australii. Tak? I to są na niskich orbitach Ziemi, tak? Satelity. Tak, tutaj wysyłamy ze SpaceXem większą część satelit i liczymy na to, że Virgin Orbit też zacznie wysyłać i tutaj z nimi będziemy wysyłać nasze satelity, już bardziej dedykowanie pod pojedyncze wystrzały, tak żeby pokryć odpowiednie orbity, tak żebyśmy zgodnie z naszymi symulacjami mogli pokryć jak największą ilość terenu, która jest zakupiona przez naszych klientów. Czyli latacie ze SpaceXem, tak? Z jego rakietami wynoszącymi, to taką usługę się kupuje na rynku po prostu, tak? Tak, można to tak spłaszczyć, aczkolwiek to nie jest tak zawsze do końca, jak tak łatwo. Trzeba rozumieć cały proces, jak to wygląda, bo trzeba dostać w Polsce trochę mniej zgód i licencji, które są potrzebne. Na Zachodzie o wiele więcej, tak tutaj z racji tego, że nasze prawo jeszcze nie jest rozbudowane w tym zakresie, to mamy trochę wartości dodanej, tak? Nie musimy wydawać tyle pieniędzy na prawników, co na Zachodzie, ale cały proces polega na tym, że się zgłasza do launchera SpaceX-u, Virgin Orbit, Northrop Grumman czy innych launcherów. Oni przysyłają 5 dokumentów, które trzeba wypełnić. Trzeba dostać szereg zgód, czy od UKE, czy od ITU i później można już oddać takiego satelitę 3 miesiące wcześniej przed wylotem i satelita jest integrowany z rakietą i wtedy jest wylot egzekwowany. Później. Jak duże są te satelity? Te satelity, które produkujemy, zaczęliśmy od takich pudełek, takich małych, 10 na 10 na 10 centymetrów, jak to sobie trochę wyobrazimy, to taka kostka Rubika, to taki podstawowy budulec nanosatelit, tak? To był pierwszy satelita Kraksat, który w takiej formie wyleciał. Światowid już miał 2 unity, Amikalsat miał 2 unity. Teraz aktualnie satelity, które wypuszczamy są 1,5 unitowe, 2, to jest Steamjet, AuroraSat, i 3 unitowy, czyli to jest takich 3 pudełek składających się, czyli 10 na 10 na 30 centymetrów. Satelita Swift, który jest pierwszym satelitą, który wypełniać kontrakt dla klienta. I to są niskie orbity Ziemi, tak? Więc to jest konkretna inklinacja, tak? Konkretna orbita pod zamówienie komercyjnego klienta. To są konkretne orbity. Konkretnie tutaj lecimy na 475
stąpni na 475 km wysokości, na orbitę Sun Synchronous, czyli że satelita jest większość swojego czasu w Słońcu, synchronizuje się ze Słońcem, tak mniej więcej to wygląda. Plus satelity później zostaną rozdystrybuowane przez taki system, który dostarcza firma Momentus ze Stanów. To jest taki pojazd kosmiczny, który pozwala umieścić satelity w odpowiedniej odległości od siebie, żeby mogły pełnić jak najlepiej swoje funkcje. Tak, także tak będzie wyglądał proces na przyszły rok i tych wszystkich satelit, które będą wylatywały. Okej, i on obserwuje, tak? To są systemy obserwacyjne, rozumiem, rolnicze, tak? Czy tego rodzaju, i one przekazują obraz na Ziemię do jakiejś stacji odbiorczej, tak? Która zbiera te... Tak, mamy stację odbiorczą w malowniczym, nazywającym się miejscowości Dead Horse na Alasce. Także tam mamy swoją pierwszą stację naziemną. Stacje naziemne też budujemy tutaj w Polsce kolejną i będziemy kolejną jeszcze budować w Kanadzie. I chcemy się posiłkować całą siecią stacji naziemnych, które są już dostępne też przez innych providerów, tak? Obiecaliśmy sobie przed programem z moim gościem, a tak szczerze mówiąc, jeszcze w związku z tym, że się wielokrotnie spotykaliśmy wcześniej i rozmawialiśmy, obiecaliśmy sobie, że porozmawiamy podczas tej audycji o tym, jak powinna wyglądać konstelacja dla Polski, co jest potrzebne, jakie Polska potrzebowała mieć zdolności. Nawet nie po to, żeby po prostu buńczucznie powiedzieć, że Polska zasługuje na przestrzeń kosmiczną i tak dalej, tylko z dwóch powodów. Pierwszy, że oczywiście jest to nowa ekonomia, nowa gałąź gospodarki. Trzeba wziąć w tym udział, new connectivity, ale też dlatego, że gdy w Polsce rozmawiamy na ten temat z ludźmi, którzy pierwszy raz o tym słyszą, czy mają bardzo pobieżne rozumienie tego, co kosmos przynosi, to zadają pytania świadczące o kompletnym niezrozumieniu istoty rzeczy, no właściwie, albo w jakimś takim wielkim progu problemu, że o nie, to jest nie, to jest poza naszym zasięgiem, my nie ogarniamy tego, bo w ogóle ciężko wykonać ćwiczenie intelektualne, żeby nawet się zmierzyć z tym, co właściwie by się składało na taką konstelację i ile to może kosztować, i jakie zadawać pytania i tak dalej, i tak dalej. I tutaj dzięki mojemu gościowi obiecaliśmy sobie, że może spróbujemy opowiedzieć, takie intro zrobić, co byłoby potrzebne, że to wcale nie jest takie aż trudne, ani wcale nie jest takie bardzo drogie. Jest to jeszcze niezbędnie potrzebne, nie tylko z powodu bezpieczeństwa państwa, ale i funkcjonowania jako konkurencyjny podmiot w arenie międzynarodowej, który stwarza polskim przedsiębiorcom szansę, tak, współuczestniczenia w podstawowych sprawach, używając tej przestrzeni kosmicznej jako domeny dla spraw tutaj naszych. No więc po tym moim długim wprowadzeniu tego wątku, Grzegorzu, może zacznij, opowiedz po prostu, no jako człowiek, który ma pojęcie, jak mało kto na ten temat, co byłoby potrzebne i jak to zrobić? No to tak, jeżeli chodzi o konstelację satelitarną dla Polski, to musimy tutaj rozważyć dwa aspekty. Po pierwsze, aspekt wojskowy, a po drugie aspekt takiej zwyczajnej gospodarki, tak? Czy może zwyczajnego gospodarowania państwa, tak? Jeżeli chodzi o, zacznijmy od tego drugiego aspektu, czyli o wszystkie agendy związane z, czy to z rolnictwem, czy z administracją wodą, czy z administrowaniem po prostu na polskim terytorium, to mamy dwa takie zasadnicze problemy, tak? Po pierwsze, mamy problem tego, że nasze działki rolnicze są bardzo rozdrobnione, tak? Mamy rolników, którzy średnie gospodarstwo to jest 11 hektarów, przy czym takie 40-hektarowe gospodarstwa to już są bardzo duże. Większość ludzi jednak skupia się w tym drugim, w tym obszarze pomiędzy 1 hektarem a 10. I to jest problem z punktu widzenia rolnictwa, tak? Czyli potrzebowalibyśmy satelity, które mają koło metra rozdzielczości. Ta
takich możliwości nie dostarczają nam europejskie satelity. Czyli jeżeli polska konstelacja satelitarna by powstała, moglibyśmy pomóc Europie, dostarczając nasze dane też dla ich terenów, bo satelity latają globalnie, one nie latają tylko nad naszymi głowami. I tutaj moglibyśmy myśleć o satelitach średniorozdzielczych, czyli takich pomiędzy 5 metrów a 3 i wysokorozdzielczych od mniej więcej 2 metrów do tam 50 centymetrów. I to by pozwoliło nam zarządzać retencją wody, zarządzać lasami, zarządzać polami, tak, dostarczać różnego rodzaju produkty, które są dzisiaj potrzebne na rynku. Takim przykładem tego, że to jest potrzebne, był zeszłoroczny przetarg na zdjęcia w KOWR-ze bodajże i na system do zarządzania takimi zdjęciami na ponad 160 milionów złotych. Z czego zdjęcia to najprawdopodobniej z moich szacunków powinno być ponad połowa tego całego przetargu. Tak? Także i takich potrzeb jest o wiele więcej, bo to ARiMR, Ministerstwo Rolnictwa, te wszystkie agendy takiego czegoś potrzebują. No i zwykli rolnicy. Jeżeli chodzi o wojsko, tak, i zastosowania wojskowe, no to tutaj potrzebujemy jeszcze zdjęć sarowskich, tak? Czyli potrzebowalibyśmy 3 rodzaje satelit. Satelity, które robią zdjęcia w rozdzielczości takiej zdjęcia metodą radiową. I tutaj jest taka fajna firma, w której która jest bardzo blisko związana z Polską, czyli EyeSight, której i prezes jest Polakiem i mają tutaj pod Krakowem firmę i są chyba największym dostawcą takich rozwiązań. Jest na polskim rynku, są firmy takie jak moja, która mogłaby dostarczyć satelity obserwacyjne i moglibyśmy dzięki temu stać się potentatem na rynku europejskim i dostarczać coś unikalnego i być znani nie tylko z wódki, ale też z rozwiązań satelitarnych dla całego regionu. Tak? A jeżeli chodzi... Jeśli mogę tylko doprecyzować, czyli przykład dla systemu wojskowego, że potrzebowalibyśmy systemu rozpoznania rekognicji tej radarowej, systemy obserwacyjne i jaki trzeci rodzaj jeszcze, bo wspomniałeś tych satelitów? To są wysokorozdzielcze i średniorozdzielcze zdjęcia obserwacyjne, tak? I w zakresach pasm widzialny i podczerwieni, tak? Bo bliska podczerwień jest potrzebna do rolnictwa, dalsza podczerwień jest potrzebna już do zastosowań albo pożarniczych, albo już wojskowych, tak? I teraz, jeżeli chodzi o to, do czego czegoś takiego można by było użyć. Mówimy tutaj o koszcie takiego, taka konstelacja złożona z kilkudziesięciu satelit spełniających różne funkcje, kosztowałaby mniej niż F-35. Jeden. A do F-35 na przykład są potrzebne dane sytuacyjne z pola walki, jak na przykład nadlatuje myśliwiec nad pole walki, to mogłoby dostawać w tym samym momencie zdjęcia z tych połączonych rozwiązań na kask do pilota, tak? Dla pilota do tego, żeby można było mieć lepsze celowanie już na polu walki, tak? I te systemy. No dobra, żeby tak utrudnić jeszcze tobie zadanie. A co z przekazywaniem i jakimś punktem, gdzie to się chyba nazywa downlink, tak? Czy downstream, i jakimś przekaźnikiem, odbiorcą tego w Polsce? Jakie to musi być skomplikowane? System odbierania tego, procesowania tych danych, zbierania, analizowania i tak dalej. Na pewno przydałby się suwerenny system naziemny, tak? My mamy takie możliwości, bo już współpracujemy wojsko współpracuje z konstelacją Open Cosmos, która wrzuca
bezpośrednio dane albo z jakimś opóźnieniem dane na, do naszych stacji, nasi operatorzy to obsługują. Tylko żeby wyjaśnić, bo Grzegorz, przepraszam, bo nasi słuchacze nie muszą się orientować na bieżąco, tak? Tylko to jest tak, że rozumiem, że kupujemy sloty jakieś, tak? Od zewnętrznego, nie wiem, Włochów, Amerykanów, od ich konstelacji. Płacimy za to, jak kartą kredytową i oni tam z jakimś opóźnieniem to przesyłają, tak? De facto do tego się sprowadza i nie kontrolujemy nawet tego pewnie jakim opóźnieniem i później sami analizujemy te dane, tak? Surowe dane, tak? Które przechodzą. Tak, tak. Dobrze, że tutaj zauważyłeś, bo jest dokładnie tak, jak mówisz. Jest Open Cosmos konstelacja satelitarna zbudowana przez Włochów. Jest to konstelacja, która dostarcza zdjęć wysokorozdzielczych, które są zakupywane właśnie tak jakby za pomocą karty kredytowej. Nie mamy kontroli nad tym, kiedy to do nas przychodzi, mamy tylko, czasami się spóźniają dane w jakichś bardziej ekstremalnych momentach, czasami nie. I nie mamy żadnej kontroli nad tym, tak? I suwerenny system naziemny do naszej suwerennej konstelacji, czyli takiej, która mogłaby powstać na terenie Polski, moglibyśmy kontrolować, Polska by mogła kontrolować cały łańcuch wartości i mieć wpływ na to, jak te satelity są użytkowane. Musiałby być też, musiałby też posiadać system do składowania tych informacji, tak? No i tutaj już różnego rodzaju systemy serwerowe czy są dostępne i na pewno to, o tym trzeba by było wszystkim pomyśleć. Aczkolwiek tak jak mówiłem, jeżeli chodzi o rozwój tego, to nie musi być skokowy rozwój, tylko mógłby być inkrementacyjny, czyli moglibyśmy rozbudowywać nasze zdolności z czasem, dosyć szybkim, bo tak się akurat złożyło, że jednak są w Polsce firmy, które mogłyby takie coś dostarczyć dosyć szybko. A powiedz mi, bo tak już tak już to strategiczne pytanie, ale na pewno jako człowiek biznesu, będziesz też biznes to rozumie. Jakie siły mogłyby się przeciwstawiać takiemu pomysłowi? To znaczy rozumiem, że Włosi byliby niezainteresowani, bo straciliby klienta, tak? Jakie tam lewary funkcjonują, które trzeba przełamywać, jeśli możesz powiedzieć, jeśli chcesz? Jakie musimy przełamać opory, blokady, żeby coś takiego zrobić? Załóżmy, że mamy pełną decyzyjność, ja, ty i sobie tu ustawiamy tę architekturę. To gdzie będą problemy, gdzie będą bottlenecki takie, tak? Te wąskie gardła do przełamania. No, jeżeli chodzi o wyrastające nową Polskę, tak? Jako nowy potentat w satelitarnej przestrzeni, posiadający własną konstelację, na pewno by był niewygodnym sąsiadem dla Rosji, która już nie miałaby takiej możliwości jak teraz robić rzeczy, które nie są obserwowane przez nas, tak? Czyli wiedzielibyśmy na pewno z wyprzedzeniem i to nie byłoby w smak naszym wschodnim sąsiadom, tak? Jeżeli chodzi o Zachód, na pewno mogłaby powstać lekka konsternacja wśród krajów, które mają takie systemy i słyną z dostarczania zdjęć i opracowań, ale my moglibyśmy stać się dla nich na pewno dobrym partnerem dla kraju pięciu oczu, czyli dla krajów, które się wymieniają danymi satelitarnymi, danymi rozpoznawczymi. I to mogłoby być naszym na pewno wielkim atutem, czyli moglibyśmy wiedzieć, co się dzieje w niewygodnych miejscach, wiedzieć, co się dzieje tam, gdzie nasi przyjaciele mówią, że jest tak, a my możemy wiedzieć, jak jest naprawdę. No i możemy razem z nimi, razem z naszymi przyjaciółmi już budować ściślejsze sojusze oparte na wspólnej wiedzy o wszystkich zależnościach, które dzieją się na świecie.
Wspomniałeś sobie już pięciu oczu, bo rzeczywiście tak jest, że w branży kosmicznej widać, że Amerykanie plus ci, co są wraz z nimi w sojuszu pięciu oczu na oceanie światowym, są jeszcze w ściślejszym kręgu zaufania, że tak powiem, zwłaszcza w kontekście obserwacji na dużą odległość, obserwacji kosmicznej. Tak? To widać również w różnych decyzjach, tak? Gremium, to ludzie zajmujący się kosmosem odczuwają to. Nie no, kraje pięciu oczu, czyli Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Kanada, Nowa Zelandia i Australia, to są kraje, które ściśle współpracują na, mają ściślejszą współpracę właśnie do wymiany danych wywiadowczych, głównie opartych o zdjęcia i rozpoznanie satelitarne. I moim zdaniem Polska mogłaby być, stać się ważnym, ważniejszym sojusznikiem dla Stanów Zjednoczonych dzięki takiej konstelacji, posiadaniu własnych możliwości i własnego systemu wsparcia dla mogłaby się wtedy lepiej wymieniać danymi ze swoimi partnerami właśnie z kraju pięciu oczu. Jeżeli jak my współpracujemy ze wszystkimi, jak my współpracujemy z ludźmi właśnie z tych krajów, które były wymienione, to za każdym razem jest pytanie i taka trochę zazdrość o to, jak jest budowany cały biznes i skąd mamy komponenty do budowy tych rozwiązań. Dla nich to jest bardzo ważne, także tutaj oni blokują sprzedaż zdjęć i rozwiązań na tamten rynek, jeżeli ten supply chain jest jakieś tak zaburzony albo nie jest taki, jak by się chciało. Znaczy, jak oni by chcieli, żeby był wyglądał, nie? A to widać w kontraktach. Wspomniałeś oczywiście o tej gospodarczej stronie i mówiłeś dużo o rolnictwie. Tak, żeby zobrazować, co jeszcze polska gospodarka, polscy przedsiębiorcy, nasz rynek zyskałby, gdybyśmy mieli własne systemy satelitarne. Poza rolnictwem właśnie, poza tymi sprawami, jak zrozumiałem, pożarów, obserwacji lasów i tak dalej, przy tej przestrzeni fizycznej takiej, tak? Jakie są jeszcze rzeczy, które mogłyby dać do wyobrazić, żeby może ludzie, którzy nas słuchali, postanowili zostać przedsiębiorcami w kosmosie? No, Okej, okay, to jest bardzo ciekawy aspekt, który się rozbudowuje. Tutaj można powiedzieć o czymś takim, co się nazywa ekonomia cieni, tak? Czyli ekonomia tego, co można policzyć z kosmosu. I takim sztandarowym dla mnie przykładem są traderzy. Traderzy kupują dane satelitarne, na przykład ci, którzy handlują ropą na Bliskim Wschodzie, kupują dane satelitarne, ile jest, żeby obliczyć, ile jest w zbiornikach z ropą ropy, bo zbiorniki z ropą mają pływające dachy. I jak cień pada, to można policzyć, ile tam jest ropy tak naprawdę. I traderzy dzięki temu mogą wiedzieć lepiej, jak handlować na rynku, tak? Jest bardzo duży, bardzo dobrze rozbudowany rynek ekonomii cieni w Stanach Zjednoczonych, które liczą, ile przed danymi sieciami marketowymi jest samochodów na parkingu. I dzięki temu można wiedzieć wcześniej, jaki będzie wynik finansowy w jakiejś sieci spożywczej czy w Walmartie, czy kupować, czy sprzedawać i mieć te insighty, tak? Ale jeżeli chodzi o takie rzeczy, które są bardziej na przykład budowlane, tak? Tworzenie, projektowanie budów, czy zarządzanie też budowami, może odbywać się z satelit, tak? Czyli my na początku skanujemy jakiś obszar, możemy w tym momencie przygotować, nie chodząc tam i po prostu nie tracąc czasu na to, żeby to pomierzyć, możemy na to zacząć planować. Jak już jest gotowy plan i jest oszacowany tak naprawdę cały budżet, można wtedy wejść i już zacząć inwestycje. Na zachodzie ze zdjęć SAR-owskich, czyli tych radiowych, mierzy się postępy prac i odchylenia od normy, na przykład przy budowie linii kolejowych, gdzie można co do milimetra wyliczyć, czy linia jest satelity, czy linia jest dobrze kładziona, czy nie. Także taki inwestor, który siedzi gdzieś tam daleko, zapłacił rządowy, zapłacił za
za wybudowanie tego, może wiedzieć, czy jego inwestycja jest, czy jego inwestycja jest trafiona. No a taki bardziej przyziemny dla ludzi, może nie dla ludzi, tylko dla dużych producentów żywności rzeczy, to jest niektórzy producenci napojów marchewkowych biorą zdjęcia satelitarne i oceniają, jaki będą zbiory marchewek i na tej podstawie kontraktują w różnych miejscach marchewki. Dobra. Także tutaj jest dużo sympatycznych takich business case'ów, które są. Jeżeli chodzi o energetykę, na przykład w energetyce możemy albo rurociągi, czyli tą infrastrukturę wrażliwą obserwować, czy na przykład ktoś nie wtargnął, czy ktoś nie zaczął kopać w jakimś miejscu i nie uszkodzi zaraz albo nie uszkodził gdzieś rurociągu, to jest bardzo duży problem, tak? Tak mniej więcej w Afryce wszystkie dłuższe rurociągi są monitorowane. A dla paneli na przykład fotowoltaicznych i dla farm zdjęcia satelitarne służą do tego, żeby wiedzieć, kiedy trzeba posprzątać farmę i zwiększyć jej wydajność. Tak, powiedzieliśmy sobie o polskiej konstelacji, o systemie odbioru danych i przetwarzania. No, zadam to takie pytanie, czy uważasz, że potrzebujemy własnych zdolności transportowych, zważywszy na koszt, efekt, ale też nasze położenie geograficzne, czy raczej możemy sobie to darować na przykład, a jeżeli już, to gdzie powinien być port kosmiczny w Polsce? No niech słuchacze sobie, niech wyobrazi, ich poniesie, no w końcu jakby nie było, von Braun latał w kosmos z tymi rakietami V2 z właściwie prawie z terytorium obecnej Polski, tak, bo to jest chyba z wyspy Uznam, tak, czyli prawie, i co w kierunku Zatoki Fińskiej chyba oni tam testowali to, no więc może gdzieś dałoby się tutaj, no czy to w ogóle ma sens w dobie New Space? No wiesz co, na chłopski rozum wydawałoby się, że nie, bo jak my mamy latać w kosmos, tak? Ale jak się chwilę nad tym zastanowisz, to jeżeli byśmy zbudowali oprócz konstelacji satelitarnej nasze własne źródła wynoszenia z terytorium Unii Europejskiej, tak, to mogłoby się stać opłacalne, bo Unia Europejska na dzień dzisiejszy wysyła z Gujany francuskiej wysyła rakiety. I teraz idąc dalej tym tropem, musielibyśmy się zastanowić, dlaczego tak jest, tak? Głównie dlatego, że jest cała Europa jest bardzo mocno zurbanizowana, tak? Jest dużo ludzi, moglibyśmy narobić dużo szkód, jeżeli byśmy nie mieli dobrego success rate'u, a nawet jakbyśmy mieli, to takie jedna rakieta by wybuchająca w środku miasta jakiegoś albo spadająca na miasto, to nie jest najlepsze rozwiązanie. Ale jeżeli na przykład byśmy latali właśnie z terytorium Polski, mniej więcej tak na wysokość Wielkiej Brytanii i stamtąd startowali rakiety, no to by mogło już być sensowne. I takie rozwiązanie na przykład podwieszanych rakiet jest, czy Virgin Orbit ma, czy właśnie, nie wiem, czy ostatnio śledziłeś doniesienia, ale powstał właśnie dron, który ma wynosić rakiety też podczepione i wynosić ładunki w kosmos, czyli moglibyśmy się stać takim hubem, tak? I teraz z mojej analizy wynika to, że to mogłoby być bardzo dobre dla naszego miejsca w NATO, dlatego, żebyśmy mogli stać się hubem space'owym dla Unii Europejskiej, bo kto pierwszy, ten lepszy, tak? I moglibyśmy tutaj mieć własne zdolności do tego, żeby wynosić satelity tak, jakbyśmy chcieli. Tak, tutaj oczywiście kilka słów wyjaśnienia, bo nie każdy przecież jest specjalistą od kosmosu, kto nas słucha. Generalnie widzimy, że ludzie startują rakiety w górę i tak dalej. Najlepiej z grubsza, czym bliżej równika, tym lepiej, tak? I czym bardziej nad blisko oceanu, żeby właśnie w razie jakiegoś problemu to wylądowało w oceanie, też tym lepiej. Plus oczywiście są, zależy na jakie orbity chcemy wynieść, prawda, te obiekty, no są, prawda,
polarne orbity, są eliptyczne, są właśnie... Generalnie Europa nie, wydawałoby się, nie jest optymalnym miejscem. Francuzi startują, czy Europejczycy z Gujany, ale wiecie, no, na wypadek wojny to generalnie nie jest dobre rozwiązanie. Tak? No i tutaj jest też pomysł, który jak rozumiem właśnie Virgin Galactic, że wynoszony jest obiekt wysoko do górnych warstw atmosfery, tam gdzie jest jeszcze donośność aerodynamiczna dla samolotów i stamtąd jest uruchomiona rakieta, żeby zaoszczędzić bardzo dużo ze studni grawitacyjnej, która jest najcięższa nisko, tak, na powierzchni Ziemi, tak, a to jest sea level, no bo tam jest najwięcej jest spalania tej, no i generalnie to jest ten pomysł i takie startowanie z Polski nad Atlantyk, czy może północny, dałoby tak zwane strategic ambiguity Rosjanom, to w przypadku wojskowych zdolności, bo generalnie bardzo trudno namierzyć w taki samolot, który sobie wcześniej wystartował gdzieś spod Szczecina i strzał. No ale generalnie jest to jakaś opcja, no może wraz z postępem technologii zobaczymy, może to będzie jedna z głównych opcji latania w kosmos na niskiej orbity, kto wie, prawda? Jeszcze to jest nierozstrzygnięte, no są różne sposoby, że to Starship Ilona Muska, czy inne metody, a może Starship będzie też takim docelowym, defaultowym samolotem właściwie latającym w godzinę w każdym miejscu na świecie i też będzie trzeba zbudować port kosmiczny w Polsce, żeby przyjmować, prawda, Starshipa, bo Elon Musk, widziałem taką jego prezentację, to on uważa, że nie tylko latamy na Księżyc, na Marsa tym Starshipem i w ogóle taki koń pociągowy, że wozi na orbitę jak taki wół roboczy, jak kiedyś, prawda, Dakota na przykład, tak, ten sławny samolot amerykański, tylko też z Szanghaju do Nowego Jorku, why not, tak, latamy sobie pasażersko, wykorzystując oczywiście pierwszą prędkość kosmiczną i ogromne prędkości, prawda, poza atmosferą Ziemi. Więc tak, no, w związku z tym, że takie tematy podnosimy, to może powiedzmy sobie od razu, Grzegorzu, no, co ty myślisz, czy Polska powinna przystąpić do programu Artemis, czy polscy przedsiębiorcy powinni wziąć udział w wyścigu na Księżyc? No i później ci obiecuję, że zadam ci pytanie, jak oceniasz w ogóle chińskie zdolności kosmiczne i program kosmiczny, jak Chińczycy sobie radzą z tym? Też właśnie w kontekście programu Artemis. No, co się mówi w środowisku Space'a na temat Chińczyków? Ale może zacznijmy od tego programu Artemis. Czy Polska powinna przystąpić konkretnie do tego programu, czyli wybudowania bazy na Księżycu, stacji Gateway, tak to się będzie nazywało, orbitującej wokół Księżyca i tak dalej, i tak dalej. No ja bym korzystał z... Na dzień dzisiejszy Polska nie przystąpiła do tego programu, tak? Ale czy ja uważam, że warto by było przystąpić, to zawsze... Grzegorzu, przepraszam, że ci przerwę. Wyjaśnij może, bo są różne doniesienia medialne. Tu słyszymy, że chce, że podpisują się jakieś memoranda. Jesteś w środku systemu, tak? Albo uczestniczysz w kontraktach, albo nie. Są przetargi, albo ktoś jest w tym programie Artemis, albo nie. Powiedz słuchaczom, czy jesteśmy właściwie i dlaczego nie? Bo zrozumiałem, że formalnie nie jesteśmy. Z mojej wiedzy nie jesteśmy w żadnym procesie, który ma doprowadzić Polskę do podpisania, do wejścia w program Artemis i do podpisania porozumienia Artemis Accord. To są dwa różne zwierzęta, tak? Bo Artemis Accord to jest umowa, która ma dotyczyć obrony przez Space Force'a wszystkich firm, które operują na Księżycu i mają zabezpieczać interesy tych firm i tych krajów, które przystąpiły do tej umowy. Czyli Space Accords jest umowa, która ma regulować, regulować potencjalny konflikt interesów i zabezpieczać nową ekonomię opartą o program Artemis i siły kosmiczne USA mają być arbitrem, szeryfem tego sporu, czyli tej wielkiej przestrzeni w systemie dualnym Księżyca i Ziemi de facto, bo tam trzeba dowozić i przywozić i jeszcze ten Księżycem trzeba się opiekować i Amerykanie chcą siłami kosmicznymi pilnować i kto się chronić to i kto się zapisuje, prawda, to proszę bardzo się zapisać do zeszyciku, bo będziemy chronić wtedy ten system, tak? I coraz więcej krajów dopisuje się do tego Artemis Accord i coraz więcej krajów ma tutaj swój interes w tym. I tutaj trzeba zwrócić uwagę, bardzo, bardzo ciekawy kraj. Ukraina jest 9. sygnatariuszem projektu Artemis Accord i może się wydawać, Jezus Maria, ile przecież oni tam są w ciągłej wojnie i to jest koniec, jak oni sobie to poradzą.
Otóż space na Ukrainie jest bardzo dobrze rozwinięty. Pomimo upadku komunizmu oni się rozwijają. Tam jest budżet Agencji Kosmicznej nie jest jak u nas tam 12 milionów euro, tylko jest coś pod setkę ze 100 milionów euro. Plus to, że przystępując do Artemis Accord, część wydatków zobowiązała się pokryć Kanada do tego projektu. I to jest, czyli ten Artemis Accord, umowa, która ma chronić firmy, które operują w przestrzeni kosmicznej. Druga działalność to jest projekt Artemis Accord, Artemis, czyli powrót człowieka na Księżyc. I w tym polskie firmy nie mogą brać udziału, bo nie mamy podpisanego Space Actu. Space Act to jest akt, który jest normatywny pomiędzy Polską a NASA, tak żeby NASA mogła z nami się dzielić informacjami wrażliwymi, które są pod ITAR-em, tak? Czyli pod takim systemem, który zabrania dzielenia się technologią wojskową. Tak? I za każdym razem, jak moja na przykład firma chce dojść, czy jakakolwiek inna firma z Polski chce sprzedawać do NASA, to musi to robić przez łańcuszek pośredników. I to jest problem. A problem marży przede wszystkim, bo mu problem trzeba marży, oddawać tak pieniądze. Ale nie tylko problem marży, bo świat kosmiczny jest bardzo taki zamknięty. I to powoduje to, że jak przychodzi się z nową firmą i chce się nawet realizować tą pomniejszoną marżę z jakimiś innymi firmami, to one jest bardzo długi proces do tego, żeby one zaakceptowały tutaj tą firmę, żeby mogła handlować z NASA czy ze Stanami, żeby one mogły, żeby one później podpisały, wzięły na siebie to brzemię dźwigania tego. Sprawozdawczości ITAR-u i tych wszystkich potencjalnych komplikacji, które niesie nieprzestrzeganie tych obostrzeń Stanów Zjednoczonych, no bo to po prostu prowadzi do bankructwa takich firm, jakby na przykład coś poszło nie tak, prawda? Czyli polska administracja nie pomaga polskim firmom w procesach zakupowych dla administracji Stanów Zjednoczonych, które są warte około 120 milionów dolarów rocznie. Miliardów dolarów rocznie. Przepraszam. 120 miliardów dolarów rocznie. Tyle za tyle zakupów robi administracja publiczna Stanów Zjednoczonych w procesach związanych ze Space'em. I wszystkie kraje, nawet Brazylia ma podpisane umowy ze Stanami Zjednoczonymi, bo to jest największy rynek globalny jeszcze space'owy, tak? To jest ponad 200 miliardów dolarów pieniędzy, które obracane jest na amerykańskim rynku. Tylko jeżeli chodzi o hardware i o takie produkty, które są pierwsze przetworzone, czy produkcje rakiet, albo produktów, które są w pierwszej kolejności przetworzone ze Space'a, prawda? Czyli jakichś zdjęć bezpośrednich. Także to jest gigantyczny rynek, który polska administracja ma w nosie i nie chce pomagać polskim firmom, żeby to realizować. Musimy to realizować, tą marżę, dzieląc się z wianuszkiem Z Niemcami, Francuzami, amerykańskimi tak firmami i tak dalej, tak? Dokładnie. Różnymi pośrednikami. Tak. Okay. Tak jest, tak jest. Albo zakładając i płacąc pieniądze i tu, i tam za developing, tak? Bo też tak może być. Czyli co? Czyli bardzo chętnie polscy przedsiębiorcy, tak jak ty, wzięliby udział w programie Artemis i robiliby różne rzeczy, może na przykład nanosatelity na orbitach Księżyca, tak? Które są potrzebne do nawigacji w przestrzeni okołoksiężycowej, tak? Chociażby, tak?
A rozumiem, że są już takie przetargi, to już się już dzieje, tak? Wydaje mi się, tak, dzieje się wszystko. Przetargi na budowę łazików są już zakończone, ale cała infrastruktura, która ma być budowana dookoła Księżyca, to jeszcze przetargi trwają, tak? I całość procesu jest warta ponad 24 miliardy dolarów, czyli samego wartości targów dotyczących Artemis i powrotu człowieka na Księżyc, to sam ten program jest wart 24 miliardy dolarów. To jest całkiem sporo i mi się wydaje, że bardzo dużo ambitnych ludzi jest w Polsce, które chciałoby uczestniczyć czy w mniejszym, czy w większym stopniu w takich procesach. Na dzień dzisiejszy my nie mamy takiej możliwości, bo nasza administracja nie chce, a inne administracje krajów członkowskich Unii Europejskiej nie mają z tym problemu. Niemcy pomagają swoim przedsiębiorcom w tym zakresie, Francuzi, Włosi i tak dalej. Także to jest... I nie przejmują się Europejską Agencją Kosmiczną i tym takim, prawda, jakimś takim statusową grą z Europejską Agencją Kosmiczną, bo czy to jest problem jakiś, tak? Czy... Europejska Agencja Kosmiczna ma też problem z sygnowaniem Artemis Accord, tak? Bo niektóre kraje członkowskie nie zgadzają się na sygnowanie tego Artemis Accord, także Europejska Agencja Kosmiczna nie jest w tym zakresie chroniona, tak? Jeżeli chodzi o Europejską Agencję Kosmiczną, to trzeba sobie zdawać sprawę, że Europejska Agencja Kosmiczna to jest raptem 5 miliardów euro, tak? Jeżeli mamy porównać to do niemieckiej agencji kosmicznej, która ma 7 miliardów euro, albo francuskiej, która ma też koło tego taki budżet, to jest jedna z agencji, które są w Europie, tak? To nie jest największa agencja. Jasne, że to jest bardzo prestiżowa, bardzo widoczna, takie ciało, które jest bardzo fajne. No ale trzeba się zastanowić, dlaczego Europa, czyli Unia Europejska, buduje własną agencję kosmiczną. Bo Europejska Agencja Kosmiczna jest ponadnarodowym ciałem, które nie jest europejskim, tylko po prostu z nazwy jest europejskim, tak? W Europejskiej Agencji Kosmicznej jest Kanada, także jest tutaj parę pytań i parę rzeczy do zastanowienia się. Czy Polska powinna tylko stawiać na Europejską Agencję Kosmiczną, czy może współpracować z większą ilością agencji kosmicznych i stawiać się na to, jak zaktywizować najlepiej rynek prywatny, który mógłby przynieść wartość dla całego systemu, tak? Czyli jak ułatwić dostęp czy budowanie powiązań w space, który jest jednym z wyznaczników tak naprawdę trendów technicznych na całym świecie. Jest takim aktywizatorem młodych ludzi do robienia wielkich rzeczy, fajnych rzeczy, do w ogóle zaktywizowania siebie jako do myślenia bardziej technicznego, nie tylko humanistycznego. Także to jest naprawdę fajna rzecz, fajny sektor rynku, który budzi ambicje, pozwala ludziom tworzyć fajniejsze rzeczy i rozwijać się lepiej i społeczeństwom, tak? Że ja jestem za tym, żebyśmy uczestniczyli w tych programach, bo to jest coś niezwykłego z mojej perspektywy i niezwykła jest możliwość bycia tak naprawdę podczas kreacji takiego nowego ruchu, który powstaje w kosmosie, czyli skolonizujmy Księżyc. Mhm. Bądźmy tam. Pozwólmy tym młodym, czy ambitnym, czy ludziom, którzy już się dorobili na czymś, jednak spróbować powalczyć w tym sektorze. No, kwestia jest tylko naszej administracji, która ma ważniejsze teraz sprawy do rozwiązywania. To z uśmiechem można mówić, bo jedne są bardziej śmieszne, drugie mniej. No, oczywiście jest COVID, aczkolwiek podczas COVID-u, podczas wojny Ukraina była w stanie podpisać umowę z Artemis Accord, współpracować z NASA i budować bardzo sensowne projekty. Polecam wejść na stronę Ukraińskiej Agencji Kosmicznej i zobaczyć, jak nasi wschodni partnerzy, których uważamy za trochę biedniejszych, trochę słabszych, może
trudniejszej sytuacji niż my, jak oni poradzą sobie na przykład z takimi bardzo rozwojowymi rzeczami jak kosmos. Tak. Ciekawe. Dolman opowiadał mi we wrześniu, w październiku, z nim rozmawiałem, nagrana jest ta rozmowa, że w Kongresie Amerykańskim, w komisjach tych jest, myślą o tym takim akcie prawnym na kształt Homestead Act z XIX wieku, który w XIX wieku mówił, że kto tam za Mississippi będzie przez 10 lat użytkował ziemię, staje się jej właścicielem i tak dalej. Oczywiście to nie dokładnie słowo w słowo, tak jak z Księżycem planują, ale coś w tym stylu. To znaczy, jeżeli jakaś firma, państwo, na przykład Włochy podpiszą Artemis Accord i będą tam i zainwestują ileś pieniędzy i włoskiej firmy, to jest w związku z tym, że traktat o przestrzeni kosmicznej zabrania teoretycznie tego, ale no, Amerykanie chcą uruchomić chęć zysku i żeby wielkie korporacje zainwestowały, to że prawo do pożytków z tego miejsca będzie przysługiwało tylko temu, co zainwestował, tak? I że będzie to chronione przez siły kosmiczne USA. Nie wiem, czy ty o tym słyszałeś, czy coś tak mówi w tym space business community o tym i właśnie, czy dobrze zrozumiałem, że powinniśmy wziąć w tym udział jako Polska? Bardzo dobry wywiad, tak, słuchałem go i tak jest, tak, Stany Zjednoczone chcą Artemis Accord chcą umożliwić firmom i państwom, które inwestują w ten nowy podbój Księżyca, chcą umożliwić właśnie to, co powiedziałeś, czyli idzie legislacja związana z tym, z tą częścią. No zobaczymy, jak teraz będzie to wyglądało za nowego prezydenta. No miejmy nadzieję, że to nie zwolni. Tak, tutaj Chińczycy nie zwalniają tempa, wrócili z próbkami, już mówią o bazie, którą będą stawiać, także na Księżycu, także tutaj sądzę, że na pewno Stany Zjednoczone muszą użyć takich pierwotnych instynktów ludzkich, czyli chęć zysku do tego, żeby zacząć coś robić na tym Księżycu i żeby czuć się bezpiecznie tam, czyli żeby Stany Zjednoczone nas chroniły, nas, czyli firmy, które tam będą latały i operowały. Także to się już dzieje, to jest proces rozpoczęty, tak? Nie bez przyczyny powstały siły kosmiczne, nie bez przyczyny jest Artemis Accord, bo są Chiny, bo są nowego rodzaju zagrożenia, bo jest potrzeba taka, żeby korzystać z przestrzeni kosmicznej, a tym bardziej, że tak naprawdę na Ziemi to najbardziej trujące środowisko części, segmenty gospodarki no muszą gdzieś zostać przeniesione, no bo my się nie możemy pozbyć niektórych części gospodarki, potrzebujemy niektórych produktów, a one trują nasze środowisko, tak, to jest kwestia jest tego, żeby to po prostu przenieść gdzieś tam na orbitę, tak jak Bezos marzy, tak, bo to jest gdzieś jego cel ostateczny. Tak, wydaje mi się, że jego wielkim mentorem był, już zapomniałem w tej chwili, jak się nazywał facet, który napisał High Frontier w latach 80., 70., który doradzał Reaganowi i on napisał taką książkę właśnie o tym, żeby ten przemysł, punkty liberacyjne wokół Księżyca, tak. Chyba i na Księżyc. Więc tak, no to jest wielka idea Bezosa. Także ten. A jak oceniasz, co się mówi w ogóle o chińskich programach, o tym moich tam postępie? Co tam słychać za tym z murem z chińskich znaków, które są niepenetrowalne przecież na przykład konkretnie dla mnie? Co tam się dzieje w ogóle? Co się mówi w środowisku? No chyba można tutaj zacytować mniej więcej szefa amerykańskich sił kosmicznych, czyli że Chińczycy od 0 do 100% zrobili przeskok w niesamowity sposób, pokazując tak naprawdę teraz przywiezienie próbek z powrotem, tak musimy zobaczyć, jaki jest cała sekwencja, tak, tych zdarzeń, które się stały z samym Księżycem.
Tak, tutaj najpierw był lot, który miał obserwować za ciemnej strony Księżyca kosmos. To im się powiodło. Był kolejny lot związany z hodowlą próbek roślinnych. Powiodło im się to, tak? Roślinka umarła po 3 dniach, aczkolwiek pierwszy etap wzrostu miała. Udało im się teraz wylądować, zebrać próbki i wrócić na Ziemię. Jest to niezwykłe osiągnięcie, tak? W dwie strony polecieć. Oczywiście jeszcze ludzi tam nie dowieźli, ale z tego, co się mówi, i to jest tego, co oni deklarują, no to to jest tylko przystanek do tego, żeby posadzić tam bazę na Księżycu. Po prostu, literalnie. Oni tam chcą zrobić bazę i chcą jak najwięcej tego Księżyca dla siebie, tak? Także to na pewno będzie układ z Stany Zjednoczone nie mogą odpuścić tego etapu. Teraz mamy kolejną planetę, czyli Mars. Stany Zjednoczone mają taki wielki program Mars Simple Return. W zasadzie to pochłania większość budżetu, może dużą część budżetu NASA, tak? Czyli powrót próbek z Marsa na Ziemię. A Chińczycy w tym samym czasie, jak się popatrzy na roadmapę, Stany Zjednoczone zaczynają wysyłać, zaczynają budować wielki system, który ma wrócić próbki na Księżyc. I od 2022 roku, chyba do 2026, prawie omalże nie ma misji, które NASA robi na Marsa, a w tym samym czasie Chiny mają tam po prostu przywieźć masę sprzętu, które deklarują, tak? Czyli NASA będzie wydawała wielkie pieniądze na to, żeby zrobić to samo, co teraz Chińczycy zrobili na Księżycu, a Chińczycy będą budować na Księżycu bazę, a w tym samym momencie doganiać Stany Zjednoczone w tych wszystkich robotach, łazikach już na Marsie. I jak Stany przywiozą próbki, ja sądzę, że oni będą już też latać na Marsa. No zobaczymy, kto będzie pierwszy w tych lotach ludzkich na Marsach, czy Musk, czy Chińczycy. No ale to jest taki naprawdę bliski, coraz bliższy wyścig, który... No to będzie ciekawa rozgrywka. Ja osobiście nie jestem fanem Chin. Nie samych Chin, tylko systemu, który tam panuje. Bo pewnie to jest piękny kraj i znaczy to jest piękny kraj i są wspaniali ludzie tam, którzy żyją, aczkolwiek system, w którym żyją, jest z mojej perspektywy nie jest najbardziej sympatyczny. Mieliśmy tutaj próbkę u siebie przez parę lat. Może już tak kończąc, bo rozmowa, chociaż mógłbym tak godzinami, ale trzymamy się mniej więcej formatu około godziny, ale to tym bardziej będę Cię skłaniał, żeby powtórzyć, czy zrobić kolejny epizod naszej rozmowy. No, mieliśmy próbę teraz Starshipa. No może Starship odwróci, jak gdyby i to Ameryka wróci, i to wróci od razu z wielkim przytupem, prawda, takim systemem, który manewruje, fruwa, skacze, wraca, wynosi ogromne wagomiary, przestrzeń kosmiczną, jest koniem roboczym. Co myślisz? No, co się też mówi w środowisku? Ja jestem wielkim fanem. Jestem wielkim fanem Muska i SpaceX-u, także trzymam kciuki. Rozmawiałem na weekend z bardzo wysoko postawioną tam osobą, w zasadzie prawie przy zarządzie. I oni twierdzą, że tutaj nie ma żadnego problemu, wszystko idzie zgodnie z planem, mają pieniądze do tego, żeby supportować te wszystkie starty, wybuchy do tego momentu, aż to zadziała, tak? Fundusz, który to w ogóle finansuje, jego okres finansowania jest ponad 50 lat. To jest coś po prostu niesamowitego, tak? Że główny dostarczyciel pieniędzy nie chce przelotów wcześniej, break eventu wcześniej niż po 50 latach od rozpoczęcia, czyli taki 50-letni startup chcą utrzymywać do tego momentu, żeby właśnie mógł dostarczać, robić wszystko, co było tutaj wcześniej powiedziane.
latać pomiędzy miejscami na Ziemi, latać na niskie orbity, latać na Księżyc, latać na Marsa i eksplorować inne miejsca w przestrzeni kosmicznej i dać tak naprawdę ludzkości całkowicie nową erę życia. To po prostu jak to będzie niesamowity wstrząs moim zdaniem dla całego rynku, jak nagle się wszyscy zaczną dowiadywać, że telekomunikacja jest coraz bardziej, że coraz lepsze systemy optyczne są wynoszone na orbitę, tak? Że po prostu ekonomia się zmienia, bo przywozimy urobek już z Księżyca, gdzie nie musimy się martwić o koszty ekologiczne i mamy... I czyste żelazo. Musk mówi, że za 10 dolarów on kilogram będzie wywoził z ziemi, czyli powrót kilograma z ziemi, na ziemię będzie musiał kosztować taniej, czyli 5 dolarów za kilogram. Czyli jak mówimy o tym, że na przykład, nie wiem, urobek węgla kosztuje 200 dolarów, tak, bo jakoś 700 zł u nas tonę węgla, no to tutaj już będziemy mogli mówić, że jakieś metale szlachetne, jakieś diamenty czy jakieś inne rudy, które u nas na Ziemi, metali rzadkich, które są okupione wielkim kosztem i środowiskowym, i ludzkim, i po prostu pieniężnym, mogą być dostarczane z kosmosu taniej, bezpieczniej i po prostu z mniejszą szkodą, no to zrobi naprawdę duże różnice na Ziemi bez dwóch zdań. Tak, tak. No wspaniała. Właściwie wspaniała historia. Ja przyglądałem się tam, jednego dnia miał wystartować, włączyłem, prawda, ten wielki swój i patrzyłem na ten piękny stainless steel, po prostu jak ze starych powieści science fiction, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Trudno nie kibicować, nie? Szalonemu Elonowi Muskowi, który otwiera nową ekonomię, nowe przestrzenie. Ale ten proces, który oni mają, jest po prostu niesamowity, tak? Bo to nie jest proces, który teraz ma być perfekcyjny, tak jak wszyscy inwestorzy, na przykład, ja nie wiem, czy jakikolwiek inwestor w Polsce by był w stanie patrzeć się na wybuchający prototyp za 200 milionów dolarów, który wybuchł podczas ostatniego startu, tak, ale ten proces taki, że oni po prostu pomimo wpadek robią po prostu to jak z karabina maszynowego i nie zatrzymują się i przez to po prostu dochodzą, rozwiązują te problemy w locie, które normalnie by były rozwiązywane na deskach kreślarskich, dziesięciolecia musiałyby być bez tych startów, które i empirycznego po prostu dowiedzenia się, co jest, jak wygląda rzeczywistość, także to jest na pewno wielka, wielka zaleta Muska i systemu finansowego, który stworzył dookoła siebie, że jest w stanie przyjąć taką strategię i dostarczać dzięki temu szybciej, lepiej fantastyczny projekt, tak? Tutaj można bardzo łatwo zobaczyć, jak takie inwestowanie wygrywa na przykład z takim bardziej zachowawczym inwestowaniem, czyli na przykład tutaj mamy Virgin Galactic, które startowało ze SpaceX-em w zawodach, kto dowiezie pierwszy nie urobek, tylko materiały na Międzynarodową Stację Kosmiczną. SpaceX dzięki takiemu szalonemu podejściu wygrał z Virgin Galacticiem, który wydawał się bardziej predysponowany do tego, używał technologii, które są bardziej sprawdzone, ale przez ten proces dochodzenia do celu po prostu Virgin Galactic odpadł i Virgin Galactic tak naprawdę nie spełnia swojego założenia jako firma do tej pory, tak? Tutaj już minęło prawie 10 lat, a Musk ich tak odstawił. On już wozi na Międzynarodową Stację Kosmiczną ludzi, to można powiedzieć, że już ileś tam razy tych ludzi zawozi, bo to już jest drugi albo trzeci raz, kiedy tam sukcesem ludzie polecieli, prawda? Dragonem na Międzynarodową Stację Kosmiczną. No tak, dobrze. Postawimy kropkę, bo już jest grubo ponad godzinę. Fantastyczna rozmowa. Bardzo dziękuję. Było o kosmosie, o Elonie Musku, przede wszystkim o polskich systemach satelitarnych, o
wielkich sukcesach polskich przedsiębiorców w przestrzeni kosmicznej, o programie Artemis, o Europejskiej Agencji Kosmicznej, o wielu, wielu rzeczach. Bardzo dziękuję. Moim gościem był Grzegorz Zwoliński, człowiek, który odnosi wielkie sukcesy w kosmosie ze swoją firmą Sat Revolution. Ja nazywam się Jacek Bartosiak. Pozostańcie z nami w kolejnych rozmowach. Ja obiecuję, że postaram się zaraz, jak przestaniemy nagrywać, namówić mojego gościa, żeby jeszcze raz się pojawił w Strategy and Future. Tymczasem dziękujemy. Dziękuję.